Nocny pojazd bez koła. Pewnej mroźnej nocy w małej polskiej wiosce, mieszkańcy usłyszeli dziwny dźwięk dochodzący z lasu. Był to dźwięk, który nie miał żadnego sensu, przypominał krzyżowanie się odgłosu odkurzacza z miałczeniem kota. Wszyscy byli przerażeni i nie wiedzieli, co się dzieje. Gdy mieszkańcy wybiegli na ulicę, zobaczyli przerażający widok. Nad wioską unosił się niesamowity pojazd bez koła. Był to okrągły statek kosmiczny który przypominał latający spodek, ale zamiast klasycznych świateł miał wyloty na odkurzacze. Cała wioska była oświetlona migającym światłem. Z pojazdu wyszli dziwni kosmici, którzy wydawali jeszcze dziwniejsze dźwięki. Mówili w niezrozumiałym języku, który brzmiał jak próba odtworzenia muzyki disco przez robota zepsutego przez błyskawicę. Nikt nie wiedział, co ci kosmici chcieli, ale wydawali się zainteresowani wioskowymi zwierzętami. Nagle jeden z kosmitów wyciągnął z kieszeni gigantyczną marchewkę i zaczął nią machać w powietrzu, wydając jeszcze bardziej absurdalne dźwięki. Okazało się, że to była próba komunikacji, ale dla mieszkańców wioski wydawało się to zupełnie bez sensu. Po kilku godzinach kosmici wsiedli z powrotem do swojego pojazdu i odlecieli, pozostawiając mieszkańców w oszołomieniu. Nikt nigdy nie zrozumiał, dlaczego przybyli, co chcieli, ani dlaczego używali tak dziwnych dźwięków i gestów. Ta nocna historia była tak przerażająca, że wioska stała się legendą opowiadaną przez wieki, ale nigdy nie znaleziono sensu w tym, co się wydarzyło tej nocy.